Rozwiążmy kolejne zadanie na proporcje, które jest nieco klasyczne. Zacznę od pewnej liczby owoców. Mamy pewną liczbę owoców. Ale wrócę do tego za chwilę. Wiemy, że proporcja. Że proporcja. Jabłek. Jabłka będą w czerwonym kolorze. Proporcja jabłek do. pomarańczy. Do pomarańczy, te kolory są bardzo podobne, jest jak 5 do 8. 5 do 8. Mogę to też zapisać tak. To jest proporcja jabłek do pomarańczy. Następna informacja z tego zadania jest taka. Jeśli zabiorę 15 jabłek. Zabiorę 15 jabłek, to proporcja zmieni się na 1 do 4. Proporcja jabłek do pomarańczy będzie jak 1 do 4. Ile jabłek? Ile jabłek? Zapiszę tak, ile razem. Nie ile jabłek, ile owoców razem będę miał? Ile owoców razem będę miał po zabraniu? Po zabraniu piętnastu jabłek. Ile będę miał owoców? Użyjmy algebry. Przyjmę, że x to liczba owoców. x to liczba owoców, od której zaczynamy. Ile owoców będziemy mieli na końcu? Zabierzmy 15 jabłek. Z pomarańczami nie zrobimy nic. Wiemy, że x minus 30 użyje innego koloru. x minus, oj, y, minus 15. Zabieramy 15 jabłek, x minus 15 to liczba owoców, na której liczba owoców, na której skończymy. Wiemy, że te dwie rzeczy są prawdziwe. Wiemy, że zaczynamy od proporcji 5 do 8. Wiemy, że proporcja jabłek do pomarańczy jest jak 5 do 8. Od tego zaczynamy. Można też powiedzieć, że dla każdej grupy, zakładając, że możemy podzielić naszą grupę owoców na równe lub na zbiory grup, a w każdej grupie będzie taka sama liczba jabłek i pomarańczy. W każdej grupie 13 owoców. W każdej grupie 13 owoców. Jest 5 jabłek. Jest 5 jabłek i 8 pomarańczy. 8 pomarańczy. To wiemy, w każdej grupie jest 5 jabłek i 8 pomarańczy. Ile mamy grup złożonych z 13 owoców? Razem mamy x owoców. Jeśli podzielę x przez 13, x podzielić przez 13, to będzie to równe to jest 13. 13 owoców na grupę, razem mam x owoców, czyli będzie to całkowita liczba grup. To jest równe liczbie grup. W każdej grupie mam 5 jabłek. To od ilu jabłek zaczynam? To jest liczba grup. W każdej grupie mam 5 jabłek. Zaczynam od 5 razy tyle jabłek, 5x przez 13 jabłek. 5 razy x przez 13 jabłek. W każdej z tych grup mam też 8 pomarańczy. To ile mam pomarańczy? Mam 8 razy to, bo w każdej z tych mam 8 pomarańczy. 8 razy to, czyli 8x przez 13 pomarańczy. Zgadza się. Od tego zaczynam. Teraz jak skończę, to proporcja jabłek. Proporcja jabłek do pomarańczy. Jabłek do pomarańczy będzie jak 1 do 4. Zmieni się na 1 do 4. Inaczej mówiąc, na każdych 5, zgadza się? Jak dodam te dwie liczby, to na każdych 5 owoców będzie jedno jabłko, jedno jabłko i 4 pomarańcze. 4 pomarańcze. Zgadza się. Ile mamy grup złożonych z 5 owoców? To jest Całkowita liczba owoców, jaka nam została po zabraniu 15. To ile mamy grup z pięciu owoców? Mamy całkowitą liczbę owoców x minus 15. Podzielmy ją przez liczbę owoców w grupie. Tyle będzie grup. To równa się liczbie grup z pięciu owoców. W każdej z tych grup w każdej z tych grup będzie jedno jabłko i cztery pomarańcze. Ile jabłek i pomarańczy mam teraz, kiedy zabrałem 15 jabłek? Zastanówmy się chwilę. Ile będę miał jabłek? Mam jedno jabłko w każdej z tych grup, czyli tyle, ile mam grup, tyle mam jabłek. Będę miał x 15 przez 5 jabłek. A ile będę miał pomarańczy? W każdej z tych grup będę miał 4 pomarańcze. Czyli będę miał 4 razy tyle pomarańczy. Możemy więc zapisać to jako 4 przez 5 razy x minus 15 pomarańczy. Jest to po prostu 4 razy liczba grup z 5 owoców. Co się nie zmienia? Mieszam z liczbą jabłek, ale nie zmieniłem liczby pomarańczy. Ta liczba, czyli liczba pomarańczy, od której zaczęliśmy, musi być równa tej liczbie, liczbie pomarańczy, na której skończymy. Jest wiele sposobów rozwiązania tego zadania, ale ten wydaje mi się prosty. Sprawdźmy więc, czy potrafimy znaleźć x. To musi być równe temu. To się nie zmieniło. Można powiedzieć, 8x przez 13 równa się 4 piąte 4 piąte razy x minus 15. Chyba najlepiej będzie, jak pomnożę obie strony tego równania przez 5 czwartych. Czyli razy 5 przez 4. To się skraca, skraca się, tu wychodzi 1, co wyjdzie tutaj? Tu wychodzi, mamy 4, podzielić przez 4 to 2. Wyjdzie 10x przez 13. 10x przez 13 to lewa strona równa się x minus 15. Teraz odejmę x od obu stron. Wyjdzie 10x przez 13 minus x równa się minus 15. Przesunę trochę w dół. Co tu mamy? To jest to samo co 10x przez 13, minus 13x przez 13 to jest x. Równa się minus 15, 10 minus 13 to daje minus 3x przez 13, równa się minus 15. Teraz możemy pomnożyć obie strony równania przez minus 13 przez 3. Mnożymy tę stronę przez minus 13 przez 3. Wybrałem tę liczbę, aby to się skróciło. To i to się skraca, dwa minusy dają plus. Po tej stronie zostaje nam x. A co mamy po prawej stronie? Minusy się skrócą. Podzielę 15 i 3 przez 3. Tu będzie 5, a tu będzie 1. Zostało 5 razy 13, to było razy plus 13. Zapisałem to, aby upewnić się, że rozumiecie, że minusy dadzą plus. 5 razy 13 to ile? 5 razy 12 to 60, czyli x równa się 65. Ale to nie jest nasza odpowiedź. Pamiętamy, czym był x? x był liczbą owoców, od jakiej zaczynaliśmy. Obliczyliśmy, że wynosi on 65. Ale nasze pytanie brzmiało: Ile będę miał owoców po zabraniu 15 jabłek? Pytają nas, ile będzie owoców po zabraniu 15 jabłek. Jeżeli zacząłem od 65 owoców, zabrałem 15 z nich, same jabłka, to zostało mi 65 minus 15, czyli ile? 50 jabłek. Oj, nie, 50 owoców. 50 owoców. Oto nas pytają. 50 owoców. Jeśli chcecie, możecie policzyć od ilu jabłek zaczęliście, na ilu skończyliście, ale pytają nas, ile owoców razem, a nie ile jabłek, ile owoców razem będę miał po zabraniu 15 jabłek.